to ja już wracam. I do was, i w pewnym sensie do siebie, bo przez ostatnie półtora roku przeżycie każdego dnia było dla mnie niesamowitym wysiłkiem i wyzwaniem. Bo tak, choruję na depresję. Jestem raczej osobą energiczną, charyzmatyczną, radosną i odkąd pamiętam, dużo się śmieję, ciągle coś robię i wszędzie mnie pełno. I nic się nie stało, nikt mi nie umarł, ani nie straciłam pracy, ale nagle to wszystko przestało mieć znaczenie, bo zawładnęła mną choroba. Jak to się mówi? No i jak to u mnie wyglądało? Najpierw zauważyłam, że to, co wcześniej sprawiało mi przyjemność, zupełnie przestało mnie cieszyć. Było mi obojętne. Coraz częściej małe rzeczy zaczynały mnie przytłaczać. Pamiętam, że tragiczne było dla mnie podejmowanie decyzji. I to nawet takich najprostszych. Serio, no szłam do sklepu kupić owoce i stawałam przed wyborem truskawki czy maliny. I to było dla mnie tak straszne, żeby wybrać jedno, że zaczynałam płakać. W sklepie. To był, jakby rozgrywał się w mojej głowie wielki dramat. Ludzie myślą, że w depresji chodzi tylko o smutek. W połowie jest się wypełnionym taką rozrywającą, bolącą nawet fizycznie pustką, a w połowie jakimś okropnym, dokuczającym poczuciem winy, lękiem, beznadzieją, smutkiem, brakiem, totalnym brakiem wiary w siebie, wątpieniem w siebie, strasznym lękiem, straszną samotnością. Wieczne zmęczenie. Co rano wstawałam tak zużyta i wypluta, jakbym przebiegła w nocy maraton. No, z tego co wiem, to nie biegałam. Ale budziłam się i modliłam się, żeby już był wieczór. Oczywiście wydawało mi się, że to jest tymczasowe, że to minie, że każdy przecież ma prawo do tego, żeby mieć zły dzień. Z tym, że to mój był 50. zły dzień z kolei. Wycofałam się zupełnie z życia towarzyskiego. Nie chciało mi się rozmawiać ze znajomymi, męczyło mnie udawanie, a nie byłam w stanie przed sobą nawet się przyznać do tego, że coś jest nie tak, że sobie nie daję rady. Przestawałam o siebie dbać, zapominałam o jedzeniu, nie byłam w stanie jakby spełnić swoich nawet najprostszych fizjologicznych potrzeb. Mycie włosów kosztowało mnie, pamiętam, jak to było straszne i jak przeżywa kilka godzin, że muszę umyć włosy, potem się myłam, a potem kilka godzin musiałam odpoczywać. Jakby serio, to wtedy kosztuje tak wiele wysiłku. I pomalowanie się z rana graniczyło dla mnie w ogóle, to było jak wejście na Mount Everest. Teraz dla mnie to brzmi trochę strasznie, ale pamiętam, że czekałam na śmierć i stwierdziłam, że ona po prostu niedługo musi nadejść, bo jest tak tragicznie, że to się musi zaraz skończyć. Bardzo namiętnie wtedy czytałam nekrologii. To był jakby jedyny obszar, który mnie interesował wtedy. Wszystko było mi obojętne, oprócz śmierci. I psychiatra mi powiedział, że pójdę do piekła. W depresji zaczęłam mieć natręctwa. Męczyły mnie natrętne myśli, że zmarnowałam życie i że nic mi się nie uda. I kiedy mówię natrętne myśli, to chodzi mi o to, że nie byłam w stanie skupić się na niczym innym. I kiedy robiłam cokolwiek, jakby myłam zęby, jadłam obiad, to ciągle przed oczami miałam wielki jakby transparent z napisem: nic ci się nie uda, zmarnowałaś życie, jesteś beznadziejna. Nie byłam w stanie się od tego uwolnić i żeby odwrócić uwagę choć na chwilę i czuć cokolwiek innego, zaczęłam się drapać po rękach, pić alkohol. I to wszystko było bardzo niekonstruktywne, ale ja teraz widzę, że to było jakiekolwiek łapanie się czegokolwiek, żeby jakoś sobie z tym poradzić, żeby na chwilę mieć spokój. I od tego całego strachu, tego przerażenia, tego smutku, złości i tej beznadziei byłam tak spięta, że nie mogłam spać z bólu karku, pleców, bo miałam mięśnie jakby ze stali. Czułam się jak kłębek nerwów i to dosłownie rozumiejąc. Każdej nocy się wierciłam i byłam obolała i nie byłam w stanie znaleźć pozycji, w której byłoby mi chociaż trochę lepiej i w której mogłabym przetrwać jakby to, co się dzieje. No nie było, kurde, wyjścia. O Jezu, nie mogę o tym myśleć. To wyglądało tak, że wszystko co dobre już się wydarzyło w moim życiu. I już koniec. Po prostu już więcej nie będzie. Game over. I tyle. Nie miałam już żadnego pomysłu, żeby jakoś sobie z tym poradzić. I jakby ciarki mnie przechodzą, ale kiedy to wszystko już było gotowe i jakby byłam pogodzona z tym, że koniec, to trafiłam do psychiatry. Usłyszałam, że jestem chora na depresję i mimo to mi się nadal wydawało,
że to jest totalnie moja wina, że ja to sobie wymyśliłam, że jestem żałosna, chociażby dlatego, że przyszłam do lekarza, bo powinnam radzić sobie sama, come on. Że to jest nieprawda, że ten lekarz kłamie, że ja wiem lepiej od niego. To już zaczynała być paranoja, ale to dlatego, że ja byłam w tak tragicznym stanie. I nawet wtedy, kiedy trafiłam do szpitala i zadzwoniłam do mamy, żeby powiedzieć, gdzie jestem, co się ze mną dzieje, to ja się czułam, jakbym miała się przyznać, że dostałam jedynkę. Cały czas mi się wydawało, że to jest moja wina i że ja jestem słaba. Nie, że to choroba. Nie, że ja tutaj jestem jakby osobą skrzywdzoną, osobą chorą, poszkodowaną. Nie. I przez cały okres choroby i leczenia największym kłamstwem, które wmówiła mi depresja, było to, że to depresją nie jest. Że to jest mój wymysł, że to ja sobie kłamię o tej depresji i to jest moja wymówka. Że ja nie zasługuję na... w ogóle zasługuję. Oczywiście pewnie dochodzi do tego otoczenie i tak dalej i moja wewnętrzna presja, ale cały czas jakby wydawało mi się, że przesadzam, że cuduję, że jestem po prostu leniwa, że to moje zmęczenie rano to nie jest choroba, to nie jest dlatego, że mam depresję. To dlatego, że jestem leniwa i żałosna i głupia i po prostu nie mogę się wziąć i ogarnąć. Ogarnąć. Jesus. Ciągle miałam w głowie to takie hasło, że inni mają gorzej. A ja w terapii grupowej dopiero zauważyłam, że to jest reguła. Że wszyscy tak mają, że każdy na terapii grupowej mówi, że on nie zasługuje na depresję i że inni mają gorzej, więc on nie powinien się tutaj użalać nad sobą. I ja byłam przekonana, że to jest prawda, że to jest moja racja, a jak słyszałam to od tych ludzi, wszystkich dookoła siedzących w kółku, jak w Fight Clubie, to ja tak, come on, tak nie jest, to jest kłamstwo, to jest kolejna rzecz, którą wmawia nam ten skurwiel w głowie, ta choroba. No i zła jestem na to w ogóle. Nie, nie. O Jezu. Depresja odrzuca, bardzo osamotnia. Przynosi poczucie winy i mnóstwo okropnego wstydu. Ale właśnie tym wideo chcę Wam powiedzieć, że jeśli znacie którekolwiek z objawów, o których mówiłam, jeśli nie rozumiecie, jeśli przeżywaliście kiedyś coś takiego albo przeżywacie teraz, to pamiętajcie, że naprawdę nie macie się czego wstydzić, naprawdę to nie jest Wasza wina i przede wszystkim nie jesteście z tym sami. Jesteście ważni i są wokół Was ludzie, którzy chcą Wam pomóc. Ja w depresji czułam się najbardziej samotną osobą na całym świecie. Wydawało mi się, że nie ma osoby, która jest w stanie to zrozumieć i nikt nie może im pomóc. Ale chcę, żebyście pamiętali, że to jest głos choroby i to nie jest prawda. Naprawdę nie jesteście z tym sami, naprawdę możecie pójść po pomoc i ją uzyskać. I to nie jest tak, że jesteście skazani na to, co się dzieje teraz w Waszej głowie. Że to jeszcze można tam naprawić. To się kończy kiedyś. To mija. No i tym radosnym akcentem chciałam dzisiaj zakończyć. I co? Widzimy się w komentarzach. Buziaki.